Siema, siema. W tym materiale nagrywam Q&A, więc będę odpowiadał na wasze pytania, które czasami były śmieszne, a czasami były dziwne. Więc co, zapraszam do oglądania. A więc tak, pierwsze pytanie to jest od Saniksa. Ile zarabiasz miesięcznie i rocznie i jak? A więc tak, z YouTube'a oraz z innych platform, na których nagrywam, zarabiam okrągłe 0 zł. Jedyne, z czego mój kanał tak naprawdę się utrzymuje, to są donaty od was. Więc no, jeżeli chcecie, możecie oczywiście mnie wspierać, nie jest to obowiązkowe. A my przejdźmy do kolejnych pytań, które zadał Miniosek. A więc tak, zaczynając od pierwszego. Real czy Barca? Oczywiście na moje sokole oko, gdzie jeszcze nie interesuje się piłką, dałbym, że Barcelona, a to możecie mnie teraz zlinczować w komentarzach, możecie napisać, jaki klub wybolicie. Kto wygra Euro 2024 w piłce nożnej? No mi się wydaje, że to będzie Polska. Polska gório! YouTuber dzieciństwa. Ogólnie tych YouTuberów tak naprawdę no, nie pamiętam, ale było ich masa. I to z reguły tacy, wiecie, youtuberzy, którzy albo nagrywali kiedyś, już przestali po prostu nagrywać, albo dalej nagrywają, ale mają po prostu małe zasięgi. Tutaj mogę wam ich wymienić, bo kompletnie ich nie pamiętam i muszę zrobić research. A my przejdźmy do kolejnego pytania, które zadał Jasiek z 2137. Zaczynając od pierwszego, czy masz Robloxa? No, oczywiście konto na Robloxie mam, ale nie gram kompletnie w Robloxa, ponieważ uważam, no, że ta gra po prostu już nie jest odpowiednia dla mnie wiekowo. Płatki czy mleko? Ja zawsze biorę łyżkę, później biorę płatki i zalewam mlekiem. No ja nie wiem, kto robi inaczej, ale no jak na przykład macie taką sytuację, że robicie sobie płatki i nagle nie ma mleka, no i co wtedy? Więc dlatego zawsze daje się płatki, później się daje mleko, pamiętajcie. Polska czy Rosja? No to jest logiczne, że... A my przejdźmy do kolejnego pytania, które zadał Siema Byku i napisał tak. Ile masz wzrostu? No ja ci powiem, że ogólnie 2,5 metra. Kolejne pytanie od Mateusza Komskiego, ale nawet nie będę wam go czytał, bo nie wiem, czy kolega ma jakąś dziwną autokorektę, czy o co chodzi, ale po prostu wam je wyświetlę i przejdźmy do kolejnego pytania. Teraz kolejne pytanie zadał pan Igor 713. Czy interesujesz się polityką? Nie interesuję się aktualnie polityką i nie wiem, czy się będę interesował. Czy lubię ciebie? Nie no, stary, każdego widza szanuję, więc wiecie, jeżeli jesteście ogólnie, jeżeli mnie w ogóle oglądacie, to ja was mega szanuję, lubię i uwielbiam. A jak w ogóle jesteście najlepsi, jak wbiliście jeszcze na Discorda, nie? Ronaldo czy Messi? No, ja bym powiedział, że Ronaldo, ponieważ kiedyś interesowałem się jego tutaj historią. Ale teraz nie mam jakiegoś takiego zdania, dla mnie każdy piłkarz jest na równi i każdy piłkarz jest fajny. A my przejdźmy do kolejnego pytania, które zadał Flaksewek 4470. Ile ty miałeś, jak zacząłeś na streamować, nagrywać? Ogólnie Flaksewek, powiem ci tak, ja na razie nie chcę odpowiadać w ogóle na właśnie pytania związane z wiekiem, wyglądem i tak dalej, ponieważ nie chciałbym tego likować. Wydaje mi się, że jak może osiągnę jakiś sukces na YouTubie, to może będzie face reveal, oczywiście nic wam nie obiecuję. Ale no, przejdźmy do kolejnego pytania, bo wydaje mi się, że odpowiedziałem na nie konkretnie. Bartek napisał, jaki masz sprzęt. Ogólnie to aktualnie gram na telewizorze od Sony. Dodatkowo mam tutaj konsolkę PS5 i słuchawki to są SteelSeries Arctic 3. No i gram na padzie od PS5. To w sumie to jest moje całe stanowisko. Nie mam takiego, kurde, wielkiego stanowiska z mikrofonami, kurde, LEDami, ze wszystkim. Takie zwyczajne stanowisko gracza, wiecie o co chodzi. A więc co, przejdźmy do kolejnego pytania, które zdał Bigosik 7090. No to proste pytanie, co planujesz na przyszłość i co sądzisz o Bigosiku? Zaczynając od tego pierwszego, to co planuję na przyszłość? No ogólnie chciałbym jakoś spróbować tutaj wybić się na tym YouTubie, coś zobaczyć, może osiągnąć jakiś na nim sukces, ja nie mówię, że nie. I co uważam o Bigosiku? Ja to jesteś stary, spoko, tylko jeden minus, jeden taki malutki taki minusik, można ci przypisać, że jesteś mało aktywny na kanale, ale tak to jest wszystko elegancko. I co, przejdźmy do kolejnego pytania, które zadał historyk Polska 1939. A więc tak, dlaczego nagrywasz? Na YouTubie nagrywam w sumie dlatego, że jest to takie moje małe hobby, lubię to robić i przy okazji sprawia mi to właśnie przyjemność. Mogę sobie porozmawiać, mogę poznać jakieś nowe osoby, pośmiać się, no i ogólnie wydaje mi się, że to fajne jest takie fajne urozmaicenie w sumie mojego dnia. A więc co, przejdźmy do kolejnego pytania, które jest, czy mnie lubisz? Ja, tak jak wczoraj mówiłem wcześniej, szanuję i lubię każdego widza. Mam nadzieję, że po prostu oglądacie moje filmy i przy tym się dobrze bawicie, sprawia wam to przyjemność i mnie to bardzo cieszy, jeżeli tak jest. A więc co, czy jesteś pełnoletni? Nie jestem stary, jeszcze pełnoletni. Czy chciałbyś mieć milion subów? Powiem tak, lepsze pytanie by było, kto by nie chciał mieć miliona subów, ponieważ milion subów, no to jest fajne uczucie, ale chyba lepiej mieć mniejszy kanał i mieć więcej widzów, niż mieć milion subów i mieć mało widzów, prawda? Dlatego no. Czy lubię Bigos? No oczywiście, że lubię Bigos tak samo, jak lubię Bigosika. Przejdźmy do kolejnego pytania. Jakim jest Real czy Barca, Arsenal czy Chelsea? Moim sokolim okiem, tak jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że Barcelona oraz Chelsea, nie wiem,
tak po prostu, tak myślę, nawet nie interesując się piłką. A więc jeżeli wy myślicie inaczej, to po prostu napiszcie w komentarzach. I co, możecie pisać, czy sumie komentarz wam się podobało, bo tyle na dziś, już nie ma więcej pytań. I co, ja wam bardzo dziękuję, pamiętajcie, żeby być na Discord, coś łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i co, siemano.